Halo, halo, cześć. Tutaj Wojtek Glans. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że interesuje Cię temat warsztatów Jasnowidzenia, które prowadzę, okej? Okay? Właśnie organizujemy nowe warsztaty, które będą się odbywały. Od listopada. Planujemy pierwsze spotkanie już 19 listopada na Zoomie o godzinie 21, ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie tak wstępnie powiedziane. Otóż zapraszam Cię na warsztaty, w których nauczysz się pracy ze swoją podświadomością, pracy z umiejętnościami jasnowidzenia. Ja jestem przekonany, wierzę w to, że każdy ma umiejętność jasnowidzenia, że to jest po prostu dane nam gdzieś przez naturę. Musimy się tylko nauczyć. Korzystać z tego. Musimy się nauczyć to odkorkowywać. Jak to będzie wyglądało? Będzie to 8 spotkań, około 8 spotkań, półtorej godzinki, a nawet dwie godzinki może wyjść, bo to różnie bywa, z doświadczenia mówię. 8 spotkań na Zoomie w soboty o godzinie 21. Sobota jest z reguły najlepszym dniem na takie sprawy, tak? Będziemy się spotykać na Zoomie, będziemy rozmawiać, będziemy robić ćwiczenia praktyczne, będziemy wprowadzać wszystkie techniki, które pomogą ci. Usprawnić komunikację z własną intuicją, poprawić swoją intuicję, odkorkować ją, odkorkować umiejętności jasnowidzenia. Dobrze? Słuchaj. Czyli tak, będziemy uczyć się technik pracy z Twoją podświadomością. Będziemy się uczyć również sposobów zabezpieczania się. BHP jest bardzo ważne ja to zawsze nazywam BHP. Będziemy się uczyć zabezpieczania, żeby nasze wizje, to, co będziemy, to, czego będziemy doświadczać, to, co zobaczymy, nie wpływało na nas bezpośrednio emocjonalnie czyli będziemy się różnych czynników takich ochronnych uczyć podczas takich zajęć, tak? Przede wszystkim, co jest ważne w takich zajęciach, jest to bardzo przyjemna atmosfera. Ostatnie warsztaty to w ogóle był cud miód, powiem Wam szczerze, powiem Ci szczerze, i zresztą to wszystko uczestnicy o tym wspomną, dobrze? Także dużo, dużo, dużo ćwiczeń praktycznych. Co jeszcze można by było powiedzieć tutaj? Oczywiście, komfortowa sytuacja jest taka, że spotykamy się na Zoomie, czyli nigdzie nie trzeba dojeżdżać i tak dalej, wystarczy włączyć komórkę lub komputer. Na komputerze nawet aplikacji nie trzeba, bo to można, bodajże, nawet przez przeglądarkę zwyczajną internetową połączyć się z Zoomem. Na telefonie to już w ogóle prościzna, także bardzo, bardzo przyjemna atmosfera, gdzie sobie w zaciszu swojego własnego domu siedzi. Przed jakimś sprzętem i sobie prowadzimy warsztaty i rozmawiamy. Najważniejsza jest ta inwestycja, słuchaj, w Twoje umiejętności. Ja naprawdę jestem, jeszcze raz podkreślam, jestem absolutnie wierzę w to, że każdy ma intuicję to zresztą nauka już też potwierdza. Każdy ma umiejętności postrzegania pewnych rzeczy, jak to się mówi, poza logiką, poza tym takim realnym światem. Problem tylko polega na tym, że zostaliśmy gdzieś zakorkowani, zablokowani, poblokowani, oduczeni tego na etapie, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi, ale o tym moglibyśmy sobie godzinami rozmawiać. Więc całą ideą tego kursu jasnowidzenia jest odblokowanie tego, co i tak już w tobie jest. Odblokowanie i usprawnienie. I powiem Ci tak, że każdy z uczestników był zachwycony tym, co się nauczył. Każdy zresztą z uczestników ostatniego kursu ymm, miał zupełnie inne zamierzenia. Jedna dziewczyna po prostu chciała usprawnić swoje talenta, ymm, jeśli chodzi o pracę z kartami i z klientami na zasadzie wróżki, tak. Był chłopak, który z kolei znowu był bodajże architektem, więc chciał usprawnić te swoje możliwości. Również twórcze w swoim zawodzie. Każdy miał co innego, każdy miał co innego. Była dziewczyna, która z kolei znowu chciała artystyczne sprawy usprawnić i postrzegać jakby jeszcze więcej. Każdy miał zupełnie inne założenia. Co jest ważne w tym wszystkim, kiedy lepiej pracujemy ze własną intuicją, kiedy bardziej jej ufamy, to też już nauka zaczyna udowadniać, bo naukowcy kiedyś zaprzeczali temu, twierdzili, że intuicja bla 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 bla. bla. Otóż teraz jest coraz więcej, coraz więcej badań. Się pojawia, gdzie naukowcy coraz bardziej się skłaniają ku temu, że jednak intuicja, intuicja, podświadomość są najważniejsze. Może uprośćmy to w ten sposób. Intuicj umysł logiczny, ten taki żyjący w tym świecie realnym, ten matematyczny, taki powiedzmy, taki racjonalny to powiedzmy, że to jest 1% naszego mózgu. Podświadomość, w której jest intuicja, jasno słyszenie, jasno widzenie i tym podobne rzeczy. To jest 99%, które jest jakby poza naszym logicznym zasięgiem. Więc teraz pytanie. Która część mózgu jest w stanie lepiej ogarnąć jakikolwiek temat? Czy ta logiczna, racjonalna, czy ta, ta jednoprocentowa część, czy ta 99% część, która jest podświadomością? Pomyśl o tym. Podświadomość kontroluje twój oddech. Podświadomość kontroluje Twoje ym, reakcje. Podświadomość decyduje o tym, czy oddychasz, czy nie. Podświadomość również kieruje nawet tempem bicia Twojego serca. Pora się nauczyć z podświadomością pracować, tak? No dobrze, także cieszę się, że takie zainteresowanie było. I słuchaj. Jak to wygląda? 200 euro. Koszt jest 200 euro. To jest naprawdę bardzo śmieszna cena na warunki europejskie, powiem szczerze. Jak dobrze policzysz, 8, 8 lekcji, 200 euro, OK? To wychodzi chyba bodajże 25 euro za lekcję, tak? 25 euro to, to w tej chwili jakaś tam, byle, jaka, byle jakie korepetycje z języka rosyjskiego albo z historii leninizmu 25 euro to za 45 minut zapłacisz. Czyli popatrz na to z tej strony. Koszt jest yy, znikomy. A dlaczego ja robię po takim koszcie? Bo ja w ogóle to robię tylko i wyłącznie dla pewnej wąskiej grupy ludzi, gdzie zadecyduję, że robię to dalej albo nie. Okej, okay, ja sobie żyję z czego innego. Także to nie ma, nie ma takiego strasznego tutaj problemu. Więc 200 euro za 8 zajęć, które naprawdę dadzą Ci bardzo dużo w życiu. Nieważne, czy zostaniesz po nich jasnowidzem, bo wcale nie musisz zostawać następnym Wojtkiem Glancem, czy panem tam jakimś wiatom, nie, nie bez nazwisk. Nie musisz zostawać. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że po, ty, po tych warsztatach będziesz umieć lepiej podejmować decyzje. Będziesz bardziej rozumieć to, co cię otacza. Będziesz wyczuwać również ludzi, bo też takie tematy poruszamy, na przykład jak wyczuwać kłamstwo u osoby, która się do nas zbliża. Pomyśl o korzyściach. Jakie ci dadzą umiejętności, choćby troszeczkę polepszenia tej umiejętności pracy z własną intuicją? Pomyśl o korzyściach, pomyśl o korzyściach. I jeśli teraz pomyślisz o korzyściach, to zdasz sobie sprawę, że koszt tego, tego, tych warsztatów jest nawet lekko śmieszny. Także 200 euro, 200 euro. Można wpłacić PayPal'em, można wpłacić poprzez przelew bankowy. Ja wszystkie informacje umieszczam oczywiście w opisie pod wideo. A teraz najważniejsze, żeby nie być gołosłownym, bo to zawsze tak ktoś powie, no dobrze, no dobrze, ale to tak mówisz, 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 ale co mówią o tym inni. Otóż mam wideo, które z, z, uczestnicy ostatnich warsztatów sprezentowali mi, bo ja zawsze zaniedbywałem ten temat zawsze. Ja wychodzę, że w ogóle z założenia takiego, że wiecie, te wszystkie całe feedbacki i referencje to nie ma znaczenia, bo na przykład, a w ogóle długo by mówić, nieważne, zrobili mi prezent. Zrobili mi prezent, jakby chcąc podziękować. Oprócz tego, że rzeczywiście wpłacili przecież za te warsztaty, ale chcieli mi podziękować, więc nakręcili, zmówili się i nakręcili z różnych krańców świata krótkie nagrania wideo, w których mówią właśnie o korzyściach, o tym, i co im te warsztaty dały. I te wideo, to wideo znajdziesz oczywiście też w opisie podaję wszystkie informacje, bo teraz w zależności od tego gdzie to wideo będzie, więc opis może być u góry, może być na dole i tak dalej, w każdym razie w opisie gdzieś naokoło tego wideo jest informacja albo zobaczysz od razu wideo, albo zobaczysz link do YouTube'a, gdzie jest to właśnie co mówią uczestnicy ostatnich warsztatów. W jaki sposób teraz możesz się zalogować i zabukować na te warsztaty. No cóż? powiem tak. Grupa musi być mała. Minimum powiedziałem musi być 6 osób, maksimum 11. Nawet dobrze 12 niech będzie 12 osób, bo zawsze ktoś w międzyczasie potrafi wypaść, więc nigdy statystycznie nie ma wszystkich uczestników zawsze na jednych zajęciach. Grupa musi być mała. Więc miejsca są ograniczone i nie mogę obiecać, że będą organizowane następne warsztaty tego typu. Natomiast mogę powiedzieć jedną rzecz, że będą organizowane warsztaty drugiego stopnia, które są w przygotowaniu, właśnie dla tych, którzy już byli, którzy chcą więcej, jeszcze więcej. Także 12 osób, malutka grupa, bo nie wierzę w takie, wiecie, warsztaty, gdzie kilkaset osób nagle gdzieś tam, jakoś mnie to nie przekonuje. Więc ilość miejsc jest ograniczona. Im szybciej się zdecydujesz, tym lepiej. Ja oczywiście też w opisie podam informację dokładną, do którego dnia przyjmuję zgłoszenia, i po, tych, po tym dniu już niestety zgłoszenia nie będą przyjmowane. Także bardzo ograniczona ilość miejsc, bo nie da rady inaczej. Ja się nie mogę rozwoić. Im szybciej się zdecydujesz, tym lepiej. Na wyjątkowe warsztaty, unikatowe warsztaty. Nikt ci czegoś takiego nie zaoferuje, po prostu, w Polsce ani w Niemczech. Dobrze sprawdzałem market, wiem, że większość warsztatów to jest zawracanie głowy. Mi zajęło poszukiwanie pewnych rozwiązań. Sporo lat, już mam prawie pięćdziesiątkę, także jest to też jakby wynik. Wielo, wielo, wieloletniej pracy i poszukiwań i eksperymentowania i testowania i sprawdzania tego co działa i tego co nie działa. Znajomości umysłu, znajomości hipnozy, znajomości NLP, znajomości przeróżnych rzeczy z zakresu oczywiście ludzkiego umysłu. Jest to efekt naprawdę bardzo wielu lat pracy. Także no co ja będę mówił? Obejrzyj wideo, gdzie inni uczestnicy mówią na ten temat. Co? Jak? Po co? I w ogóle w ogóle co oni o tym myślą, tak? O tych warsztatach. No i wszystkie informacje, oczywiście gdzie? W opisie wideo. I czego będziemy się uczyć? Będziemy się uczyć jasnowidzenia i rozmowy, umiejętności komunikacji z twoją podświadomością i intuicją, tak? W sposób bezpieczny, łatwy, przyjemny, bo ja zawsze staram się, żeby atmosfera była dobra i miła, i przyjemna, i sympatyczna, i przede wszystkim skuteczna. Także tego będziemy się uczyć. Zapraszam cię na te warsztaty. Wpadaj. Być może jest to ostatnia okazja, nie wiem, nie chcę nic mówić, po prostu ja się ciągle waham. Tu akurat nawet nie zaglądam w przyszłość, czy będę to robić, czy nie, bo ja z drugiej strony mam tysiące różnych pomysłów do zrealizowania. Jak mi odbije, to mogę powiedzieć: Ja w ogóle się wycofuję, po prostu i zajmę się na przykład graniem na ukulele. <grym> Dobra, pozdrawiam cię serdecznie. Wszystkie informacje kontaktowe, wszystkie informacje, gdzie wpłacać, co wpłacać, jak tego i tak dalej. Kontakt do mnie, tak? Wszystko jest w opisie wideo. Zwróć uwagę na opis wideo i koniecznie, koniecznie, koniecznie obejrzyj wideo zrobione przez uczestników ostatnich warsztatów. To Ci dużo powiem. No dobrze, Ach, jeszcze zanim pójdziesz, dobrze się zastanów nad korzyściami. Jak zrozumiesz korzyści. To zrozumiesz, że jest to oferta bezdyskusyjna. Okej? Okay? Dobra. Papa. Pa. Do zobaczenia na warsztatach. Hej!